Mapa interaktywna to instalacja w przestrzeni, która pokazywana jest w formie projekcji na ścianie w holu Pawilonu Polskiego. Interaktywne doświadczenie, które jest sterowane za pomocą ruchu zwiedzających, tak aby cała interakcja przebiegała bezdotykowo. Czujniki rejestrują jego ruch i tym samym użytkownik wybiera kontynent. Uruchamia jednocześnie historię, która związana jest z relacjami Polski oraz danego kontynentu, czy też innych państw świata. Zajmowaliśmy się researchem, pozyskiwaniem danych i tworzeniem treści do poszczególnych scenariuszy. Zajmowałam się też tworzeniem storyboardów, które potem posłużyły studiu Variable do zanimowania całych historii i poprowadzenia wizualizacji danych, a także budowałam takie statyczne prototypy, aby później Variable mogło całą rzecz zakodować i zanimować. As a creative director, I'm overseeing the generative design and data aspects of the project. In our works at Variable, we combine techniques from classical animation and design with generative strategies. The interactive wall is one of the first experiences that people see after entering the Polish pavilion. Together with Hanna Piotrowska, we use data and generative algorithms to develop stories spanning the whole world. Wizualizacja danych ma tę wspaniałą właściwość, że potrafi tłumaczyć zjawiska w formie obrazu, który dla nas ludzi jest bardziej przystępny. Instalacja składa się z 5 scenariuszy, które użytkownik może wybrać. I te scenariusze dotyczą zarówno przestrzeni kultury, jak i nauki. Jednym z tych scenariuszy jest chociażby opowieść o uniwersum Wiedźmina, obejmujące zarówno książki Andrzeja Sapkowskiego, jak i grę, czy też ostatnią realizację Netflixa, czyli serial. Kolejną opowieścią jest konkurs chopinowski muzyka Chopina oraz jej wpływ na muzykę światową. Trzeci scenariusz dotyczy liczebności Polonii na świecie, ponieważ polska diaspora jest szósta w skali świata i pod kątem właśnie liczebności ludzi, którzy opuścili kraj i mieszkają za granicą. Czwarty scenariusz dotyczy sieci polskich teleskopów za granicą oraz piąty to są migracje ptaków, które przepływają przez Polskę albo z Polski do innych państw świata. Przechodząc już do wyzwań, które mieliśmy przy tym projekcie, nie wszystkie te dane są ogólnie dostępne. Części trzeba się było samodzielnie dokopać, przy części to była kwestia zwrócenia się do konkretnych podmiotów po te dane. Ja często mam tak z danymi, że w momencie, kiedy przełożymy je na dane parametry wizualne, na obrazy, to tworzy się nam dzieło sztuki, tak? Tworzy się piękny obraz, który może się poruszać, może zachwycać swoim kształtem, może uświadamiać nieznane dotąd relacje, tworzyć połączenia i po prostu podobać się.